by rzec. Ani nie dzień dobry, ani nie dobry wieczór, bo nie wiem kiedy wrócę. A kiedy wrócę, to też nie wiem. Dlatego będzie cześć wszystkim nielicznym oglądającym te monologi, chociaż nie, no jak żona jest, to tutaj jakiś nawet dialog się może przypadkiem wywiązać. Kto wie. Więc tak, sytuacja obecna w Norgu. W tym tygodniu ruszyły knajpy, także już można popijać sobie browarek w knajpie. Ciekawe tylko, jakie ceny są teraz, biorąc pod uwagę, że zapewne właściciele będą sobie chcieli zrekompensować czas stójki. Nie, ostatnim razem jak byłem w knajpie, to 0,4 browaru kosztowało 159 koron. To jakoś tak, także w centrum. Także nie mało, ale to jest mało ważne. Co jest ważne? Do szkoły w poniedziałek nygusy zatracone. No, wczoraj przyszła ze szkoły informacja, że w poniedziałek nygusy już idą się brać trochę za życie, bo to jest normalnie, nie jest dobrze z tym siedzeniem dzieci w domu przez cały czas i jest to generalnie męczące dla wszystkich w szeroko pojętym znaczeniu tego słowa. No, masakra, to już kurczę ile? Ponad miesiąc, nie? Więcej, no. No myślę, że to wszystko prawie, że to wszystko to pod 2 miesiące trwało. Tyle dobrze, że tutaj jakby ten cały system był już przygotowany pod te nauki przez komputery i inne chrombuki. Nawet w szkole to mają przez komputery. No, bo oni komputery podostawali tam już parę lat temu i to w szkole mają zajęcia na tych chrombukach i zabierają do domu i tam robili na tych chrombukach część tam zadań, no a teraz już mają wszystko do ogarnięcia tam, ale już koniec zbliża się, chociaż te lekcje jakieś mają mieć i tak krócej i część zadań będzie i tak i w grupach, i część zadań będzie zabierane do domu i kończone właśnie w formie cyfrowej. No ogólnie to jest takie, no niby trochę by chcieli puścić za mordę, ale kaganiec jeszcze musi zostać. No ale dobra, niech im będzie. Aczkolwiek nie widzę różnicy, czy te dzieci będą w szkole razem 3,5 godziny, czy 5 godzin. Ja też nie widzę. Absolutnie, biorąc pod uwagę, że to są normalnie mądzioły guptawe, to na wszelkie rzeczy typu tam higiena rąk, zakrywanie nosa czy tam ust, to śmiem powątpiewać bardzo mocno. Tak jak w mycie zębów i inne takie. Bo to są tak męczące w ogóle i niepotrzebne w ogóle czynności, że przecież po co mieć zęby, jak można po jedzeniu sobie Listerin wypłukać. I to samo. Tak. Takie się rzeczy właśnie dzieją. A w poniedziałek ortodonta. I znowu będzie czynił znak pokoju i pokazywał zdjęcia ze śrubami, jak wystają z twarzoczaszki. No ale nic, zobaczymy, co tam ortodonta powie w ten poniedziałek. No a poza tym, co weekend imprezowy się szykuje, należy wspomnieć. Jutro sobie jedziemy do koleżki, bardzo sympatycznego człowieka. Zawiozę mu piec mój na testy. Już żeśmy w sumie gadali dość długo o temacie i się jakoś tak schodziło. A biorąc pod uwagę, że już sezon grzewczy został zamknięty, no to można piec lampowy oddelegować z domu. Niech grzeje gdzie indziej. No, ale nie, Krzysiek w ogóle bardzo, bardzo, bardzo fajny człowiek, bardzo, bardzo ogarnięty i w wielu tematach, których ja nie ogarniam, mi
No pomógł mi w taki sposób, że nie wydałem niepotrzebnie fury kasy na coś, z czego nie do końca byłbym zadowolony. O, wybił mi z głowy zakup tego Nikona za taką kupę siana i przedstawił bardzo fajną alternatywę o połowę tańszą, więc dlaczego by nie? A jestem pełen zaufania, bo jak doradził z telewizorem, to tak się z telewizora cieszymy nadal. I z jakości przekazywanego obrazu. No, a się okazało, że to był w ogóle kupiony w bardzo, bardzo dobrym czasie, bo teraz to kosztuje 3 dychy. Paradoksalnie. Ale to chyba... Tak, ale to chyba tylko dlatego, że ruch na granicach i w ogóle wysyłki troszkę przystały. Bo tak to myślę, że już na ten czas okres to LG był już na pewno nowym modelem. Tutaj się reklamował, a starszy by automatycznie poszły w dół. No ale nic, jest jak jest. Na pewno żaden szarm w najbliższym czasie nie będzie kupowany, także mamy tego typu rozterki z czapki. A plan na dziś? Tu raz XXL po kolejne sprzęty treningowe, zaawansowane mocno i bitema. Myślałam, że będziemy mieć w domu za chwilę siłownię. To co, póki kino już prawie mamy, to co, siłownię sobie nie zrobimy? Tylko nie ma gdzie, bo trzeba było się tam przekuć do tego ślepego pomieszczenia. No, ale nic to. I co jeszcze? Aha, i bitema. Bo nie wiem, jaki plan na przyszły tydzień, mam trochę wolnego. Fajnie by było w sumie w góry iść. Ale jest też coś do zrobienia. Także może zacznę tą babkę moją bebeszyć i szukać tego miejsca, gdzie to się tam ta woda wlewa. No ale to jest operacja gruba, to potrwa długo. Bo to od razu przy okazji tego będzie pranie, więc to nie jest robota na dzień ani dwa. Korek, wjazd na autostradę. Jest konieczność zmiany pasa i już tutaj są problemy z koordynacją. Normalnie makabra. Ale do chwili nie jeździłem, więc nie muszę mieć wycieraczki od wewnątrz na szybie. Chociaż jeszcze nie mów hop. No ale nic, kierunek serwis również. Miesiąc minął kiedy? Dzisiaj mamy 8? No to przedwczoraj, odkąd oddałem ten telefon, który niczemu winien nie jest. Chociaż nie, no trochę jest. No ale to ten serwis to jest w ogóle jakiś dramat. Jak zacząłem kurczę kopać po tych internetach, jak to wszystko wygląda, no to ten normalnie cały pokichany L-siep to jest numer jeden, jeśli chodzi o skargi w tym wydziale ochrony praw konsumenta. Numer jeden, tacy są najlepsi. Kurczę, nie miałem świadomości, ale po prostu już nigdy, chociaż będę miał zapłacić więcej, to pójdę do innego sklepu i u nich już po prostu nie kupię nigdy i będę im robił czarny PR tam, gdzie się da, chyba że dzisiaj jakoś będą chcieli współpracować i zaproponują coś mądrego, choć wątpię. No tylko że sytuacja jest kurczę no taka kwadratowa, bo pasowałoby opiermandolić chłopa, który tam to przyjmował, przy czym no on tylko przyjmuje i wysyłają to gdzieś dalej, ale to nie, to w ogóle polityka tej firmy to jest... No nie, no jestem mocno zirytowany, a zwłaszcza dlatego, że tutaj kurczę, no nigdy nie było żadnych problemów z żadnymi reklamacjami. No tak jak ten twój telefon, co był w zeszłym roku, no to on już miał chwilę, nie? On był prawie tak na granicy gwarancji i już w ogóle nie był w sprzedaży. No ale zrobili, ale nie, ale to był też L-siep.
też tak. Tak, tylko że tutaj na Forusie. No ale zrobili to, ogarnęli i w sumie w dwa tygodnie zmieścili się, no to więc można przyjąć, że było w miarę okej, ale tak to w większości, jak są jakieś problemy gdzieś z jakimś towarem, to się po prostu przychodzi do sklepu, oddaje się i sprzedawca głosem pokornym pyta, czy chcesz zwrot kasy, czy chcesz nowy produkt, a później już sprzedawca się buja ewentualnie z producentem, czy to było, czy ja to była wina, i tak po prostu rzeczy powinny być załatwiane. To z torebką twoją, nie? Wtedy. No, torebka była kupiona tam w centrum, ale nie był to ten... Wtedy nie było jeszcze tego sklepu, tego Korsa, czy Michaela. No i po tam chyba roku tam się uszkodziło się tam ta zapinka do paska, tam pasek z takim tam obrotowym elementem, no i to po prostu przepadło. To w ogóle bez żadnego gadania zabrali tą torebkę i oddali całość pieniędzy bez w ogóle żadnej dyskusji. I tak powinno się po prostu sprawy załatwiać. Bo zadowolony klient to jest taki klient, który wraca do sklepu, a sklep z tego żyje. Nygusy. Aż mi już ciśnienie podnosi, jak tylko koło tego sklepu przejeżdżam. Nakręcasz się. I się nakręcam. Ale żona pójdzie ze mną i jak coś tam mnie wyspokoi. No, bo się tam mogę dzisiaj naprawdę zjeżyć. No, ale nie nakręcam się na Zaś. Wcale. Tu żeśmy już byli kiedyś, tylko była klameczka pocałowana, bo był remont. Idziemy. A tu ciekawostka. Polska firma, ale już z norweskim napisem. Ogórki. Kwaśne. Ha! Ciekawe. A tutaj co szukamy? Patrzę, czy jest olej lubiany. Ostatnio mnie Beata poratowała, jak troszkę mi tam wymyśliła olej lubiany. I Beata też tak się takim strasznie zapala. Kwestię oleju lnianego to byś musiała, wiesz co, z sylwem. Sezam. Ampolie, nie wiem co to jest ham, ale to wygląda jak konopia. O, ha! Ale nie klepie na pewno. A tu? Oliwen. Sezamowy. Nie, to trzeba z sylwem na pewno skonsultować. Sosiki rozmaite. Może Magi weźmiemy, bo u nas wychodzi już za chwilę. Tak, to weźmy. A są takie małe, ładne. Ale ceny nie ma. To nie weźmy, bez ceny. No to nie bierzemy, bo tutaj kiedyś była już gruba afera z tą ceną za tą Magi. O. Kurczę, patrz, ale jaja, to pewno też zaczną puszczać do norweskich sklepów w takim układzie, bankowo, bo już jakieś tutaj sklepy zaczynały. A tutaj sałatka szwedzka, a tutaj już córę agur. Tak, widocznie są w okresie przejściowym, nic, patrzymy dalej. I kurczę, zrobili normalnie remont tutaj w tym sklepie i nie wiadomo gdzie co jest, makarony. Ale to są ryżówki. Ten cienki gdzieś tutaj, no nie? To taki mamy w domu, no to bez sensu. A ten jest fajny. No, no nie ma. Także jednak ten nas tu chał. No to jednak inny aftap będzie. Przerobienia. Prymat półeczka, 19 koron, 2 razy po 8 zł. No to tak jak u nas po złoty 90. Ale patrz, majeranek, oregano, goździki, zioła prowadzące, papryka. A coś z takich tutaj deficytowych rzeczy? A co my mamy deficytowe? Kminek jest, bo z kminkiem tutaj były problemy, ale też jest bezcenny. Tutaj jakby ktoś, to jest zestaw młodego chemika. No, tu to jest nieźle.
nalepione. Kierunek Biltema. Parking ewidentnie odświeżony. Nowe kosze. To jest zajebisty sklep. Ze śrubkami i innymi. A po co my tu idziemy? Aha, po masę butynową. Po klej. No, to właśnie po to. Biltema. I oto się nasi bili. Tak, bo jak zmieniam koło, to sobie tam kręcę część wkrętarą. 10 lat gwarancji za 16 zł. 43 korony. No to tak gdzieś. No, jakie tu fajne rzeczy są. O, takie. Wszystko by się przydało. Jak nic. Co? Smary molibdenowe. Chyba nie kochanie, spójrzmy dalej. Tutaj farby. Tu już oleje. Co chcesz, kosmetyka kupić do auta? Jakiego kosmetyka do auta chcesz? Nie wiem, bo jak kupię, to będę musiała w końcu go. Ale weźmiemy sobie. Jakie fajne, żeby mieć ten wiaderko na kółkach. Co sobie weźmiemy? Weźmiemy sobie glinkę, bo mi się skończyła. To jest parch straszny, tego nie. Ale dobra, to idziemy szukać dalej. Za pamięci, bo to takiego pistoleta mam. Na zszywki numer 3, a zszywki pomału wychodzą, zszywki trójeczki. 12, 14, aha, ale tutaj jest, czekaj, żeby mi się tu nie... 6 do 14. 12. No, 12 weźmiemy. A może nie? Może krótsze trochę? Krakowskim targiem 10. Spoko. O, to już chyba jest. Zbliżamy się. Jest właściwie, to jest co? Jakiś multi. Multi. Budowlany butyl. Tylko to jest jaki? Butyl tetning, szary. A tu jest jaki? Też szary, więc pewno innego nie będzie. Ale to myślę, że się tam drzwi nie obrażą, ani nic. Ewentualnie co będzie klejone, że jest szare. Git. Wszystko. Właśnie w tym sklepie Elsie nie kupować, absolutnie, nigdy, przenigdy. Chyba, że za chwilę będę prostował, choć wątpię. No tak więc w sprawie telefonu nie stało się nic, więc teraz będzie rzecznik praw konsumenta. Jak chcą tak, to chcą tak. O, jakie kwiatuszki! Byle jakie. A tu co mają? Tu mają. O, ale czekaj. Szlał za 400. To by trzeba było kupić podłączenie i moglibyśmy sobie auto myć. Koło chałupy. Tylko to jakaś popelina jest. Nie, to nie, to popelina. I co? I nie ma. Ostatnio też nie. Jest oliwa i słonecznikowe, a rzepaku nie ma. To może wyjdźmy od razu, czyby tak. A to na razie nie będziemy kupować. No to co? Czy będziemy do innego jeszcze jechać? No to pojedziemy. To nie, to weźmy makaron.
A trochę oleju jest. No to weźmiemy makaron taki. Świdrów też nie mamy. I rurki, ale kurczę, takie rurki były takie inne były. No pewnie te, których nie ma. Te, których nie ma właśnie, to ewentualnie kupimy gdzieś, bo tam może nie być. Tutaj chemiczny Ali. I co, nic tutaj ciekawego chyba nie ma. Z taką klapą. Ciekawe, co oni tu wywalają. Z XXL-a. Flagi powiewają. Nie, tu jeszcze nie, ale to już tutaj normalnie dziś nie. To dzisiaj tu jakieś święto jest, ale święto największe dopiero będzie. 17. Ale ma felę zacną. Patrz. Ale felga ładna. Piękna. Sabi sushi, to tutaj w ogóle przebudowane. No patrz. Tam cały, no nie było w ogóle. No to XXL. Tam jakiś sklep nowy, co to chyba nie było, nie? Nie, nie było. A nie było coś takiego. No to tutaj. Żyt, git. I tak oto zakup maty kończy się niepowodzeniem, bo wszyscy trenują w dobie koronawirusów i wykupili. Wzięli i wykupili. A buty jak się na rybę? Jak starszy zawsze to buty na rybę może? Mój tytule. I noże rozmaite. Jakoś pusto jest, nie? Pusto. Straszne to są przeciągi w tym sklepie w ogóle. Nie wiem czemu. O, patrz jaki zestaw. Na grzyby i kompas, żeby się nie zgubić. O. Pętełką, żeby omieć. Tak, od razu grzyby przygotowane. O, a to? Zna taką piłę? I co zrobiła z taką piłą? Zgubiła. Pukawy. No to w XXL-u lipa. Z matami do treningu. Także jeszcze jedna szansa tutaj w okolicy. Ale całkiem... Możliwe, że jak tutaj wydarte do spodu, to w Gimacie też. Ale zobaczymy. Panie Paździoch. Tutaj jest oferta krzeseł turystycznych. Jak się ktoś wybiera gdzieś w teren, to takie sobie kompaktowe krzesełko razem ze stołem może zabrać. Gdzie to mogą być maty treningowe? Ha, znalazłaś. To nie jest mata, to jest ta taka, nie, takie to jest coś. Taki ten. To nie ma mat. Wałek. Też wykupione, bo to pewno by to były. Tak, duża mata treningowa. Spada nie. Spadochron jest, patrz. No spadochron centralnie. Nawet podwójny. Żeby sobie pobiegać z obciążeniem. Reflektujesz? Nie, bo ja nie lubię biegać. Ale na rowerze chciałaś jeździć, to do roweru też bym ci mógł podczepić. Byś miała ten z oporem. Na pewno? Na pewno. Sikert? Sikert, zostanie przy macie. No tutaj już żona się wybierała do działu skargi wniosku. Że schody są w złą stronę, ale tutaj całą sytuację ratuje to, że przy wyjściu ze sklepu są na wprost. Także jednak obyło się bez
Bez rozróby. O. Jesteś pewny o tą rozróbę? Nie ma lekko. Rozumiem, kwestię rozróby jeszcze chcesz nadrobić. Majonez. Większego nie ma, nie ma. Co to masz? Kasza jaglana i co? Mascarpone. A co to jest? Serek do deseru na jutro. W rozmaitościach coś. Co prawda jest z powodu daty, tylko ile jest po dacie, ale jest jakiś ekstra hot. No to nie jest, bo jest do maja w tym roku. Snartut. To chyba trzeba wziąć. Ho, ho. Była i nie ma. Ale i włączony na zimno. No to masz. To taki to porządny. Jest z dodatkiem. Nie, no bo to, no bo tam tu jest czosnek. No bo tam to jest... Czosnkowe. Z czosnku. No, no nie no, to jak olej jest... Olej z lnu. No to lniany. No, to, no to wiesz. I ocet z polskich jabłek. Z polskich jabłek. Z Łącka. I majonez. I majonez. I ketchup. To tu ketchup? Tak. Tutaj coś jeszcze? No to ja już mam pod pachą. Tak, bo tam był taki, był ten. To taka pasta słonecznikowa, warzywna, chili, coś tam. Trzacyki jest. Cacki. Trzeba cyki. No to tyle. Się? Dało się i tak. Olej, tutaj. Samo zdrowie. Ciekawe, co na to dietetyczna inkwizycja. A tego, co chciałem, nie ma. Rioga to nie chciałeś pewnie. Możliwe, ale nie ma, bo świdry żeśmy wzięli, muszle żeśmy wzięli, nie? Dlatego ten jest fajny. To co, jeszcze coś, nie? Nie. No to do kasy od razu. O, a tutaj, jakby ktoś chciał rozpocząć produkcję wina, to tutaj jest właśnie ten, winko owocowe. 7-10 dni, ale jaja. Zrobilibyśmy sobie takie winko. A idź, normalnie. Cukier, woda, koncentrat jabłkowy, koncentrat te drugie winogrona, kwas cytrynowy, jakiś tam ten aroma stofy. No, i tutaj co? Tu należy zawartość torby dodać i proszę bardzo za 325 koron winko. A ile, ciekawe ile z tego na 23 litry. Nieźle, ale to musi być normalnie niezły syf. Chociaż nie powiem, że kiedyś może nie wypróbujemy, nie? Tylko dymiono by trzeba było pożyczyć skądś. No to 300 koron to jak coś, to nawet jakby w kibel miało pójść, to by może przeżył, ale eksperymentalnie. Zobaczymy. Jest! To sobie dajemy na pianę. Pyk! Żona się chowa. No to chwila strachu i umyta, co jest najfajniejsze w samochodach elektrycznych, że nie ma problemu z pyłem, z hamulców praktycznie zero, bo się nie hamuje. I zapewne będzie lać. No ale cóż. I tym oto elektrycznym akcentem kończymy dzisiejszą wyprawę.
teraz wichura. Tak.